Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was na naszym twórczym kanale, artystycznym kanale na YouTubie. Dzisiaj ze mną Lilianka, moja mała pomocnica i razem będziemy dzisiaj robiły, co Liluś? Żółwia. Żółwia. A to wszystko z okazji Światowego Dnia Żółwia. Zapraszamy Was do twórczej zabawy, do zabawy razem z nami. Będziemy przygotowywać takiego właśnie żółwia. A ten żółw się nazywa Robert? Robert. Ten żółw nazywa się Robert i my razem z Lilką dzisiaj przygotujemy kolegę dla naszego Roberta, tak? Dziewczynka. A jak się dziewczynka będzie nazywała? Małgosia. Przygotujemy Małgosię. Żółwia Małgosię. I żeby przygotować takiego oto żółwia, będziemy potrzebowały dwóch papierowych talerzyków. Małych. Jeden większy, jeden mniejszy. Jeżeli nie macie papierowych talerzyków w domu, to wystarczy kartka papieru. Najlepiej, żeby była sztywna. Głowa u nas jest zrobiona z połowy rolki od papieru toaletowego. No i oprócz tego farby do pomalowania kartek. My mamy farbę zieloną i brązową. Kolorowa bibuła bądź inne skrawki materiału bądź jakieś cekiny do ozdobienia żółwia już według własnego pomysłu. Coś na oczy. My akurat mamy gotowe oczy, ale też oczy można zrobić normalnie z kartki papieru i użyć pisaka do narysowania gałek ocznych. No i to wszystko. I wiadomo, nożyczki, klej, farbki i ewentualnie pędzelki. Jakiś pędzelek. A potem pędzelki. No może będzie potrzebne. To co? Zaczynamy. Zaczynamy. Ok, żółwia sobie tutaj odłożymy. Lilianka, ty może na początek przystąpisz do pomalowania głowy żółwia, dobrze? Tutaj masz farbki, masz gąbki, albo dam ci pędzelek, proszę, tak? Ładnie malujemy główkę żółwia, a ja w tym czasie pokażę, jak przygotować skorupę. Mniejszy talerzyk, bądź wycięte kółko. Tak, możesz już zaczynać. Ale będzie brudne. To nic. Mniejszy talerzyk bądź kółko wycięte z papieru nacinamy w czterech miejscach. Tak jakby na godzinie 12, 3, 6 i 9. Nacinamy kawałek. Nacinamy po to, żeby teraz skleić lekko na zakładkę i żeby z tego naszego płaskiego talerzyka zrobił się kształt tej żółwiej skorupy. No i teraz trzeba te miejsca, tak jak powiedziałam, na zakładkę zakleić. My bardzo lubimy klej czarodziej, bo on jest bardzo mocny, bardzo trwały, prawda Lila? Zaklejamy. Okej, okay, to skorupa żółwia jest gotowa, na razie jest biała, zaraz Lilianka ją pomaluje. Lila już ma też pomalowaną głowę żółwia i może tą głowę położymy tutaj na talerzyk, niech ona nam wyschnie. A ja zanim przekażę Ci tę skorupę do pomalowania, to teraz na tym drugim talerzyku, który powinien być odrobinę większy, odrysujemy kształt tej skorupy. Lilianka, proszę, możesz, tak, możesz już działać. Mamy odrysowany kształt skorupy i trzeba do niego dorysować ogon i łapki żółwia. Tak jak tutaj nasz żółw ma, zobaczcie, przednie są takie
w takim kształcie, no i tylne łapki takie mniejsze i na środku ogonek. A jak mi się trochę brudzi? To nic. Tutaj zrobimy sobie ogonek. Tu jedna łapka. Tu druga. I przednie takie jakoś tak. Jedna. A jak mi się też trochę rędzej chcą całkowicie? I druga. To nic. Trochę brązowego możesz użyć. Zobaczcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Mniej więcej tak. Teraz musimy ten kształt wyciąć. Ja go wycinam, a potem Livianka będzie go również malowała farbami. Ok, ja wycięłam, mamy dolną część naszego żółwia, teraz przyłożymy, czy nam to pasuje, potem będziemy to sklejać. Chyba bardzo dużo tego zrobiłam, śmieciarz. Jest ok, tutaj trzeba troszkę dokolorować, domalować, ale to zaraz to uzupełnimy. Skorupę odkładamy na bok, niech nam wyschnie. A Livianka teraz pomaluje tutaj tą dolną część, Liluś, też na brązowo i też na zielono i można gąbką, to nic, tu malujemy, tak? Mam Ci pomóc? Super, tutaj jest ogonek. Mamy dolną część żółwia. Teraz chwila, zanim nasze elementy wyschną i będziemy je ozdabiać i sklejać. Ok, to nasze elementy chyba już wyschły. Liluś, sprawdź. Suche? Wyschło. To też. To też? Ok, super. To teraz tak, Lila, wybierzemy może najpierw oczy. Przykleimy oczy, ok? Które oczy przyklejamy? A one są rozdzielone, są. No dobrze, no to przyklejaj. Ładnie przyklej mocno. Jedno. Drugie. Słuchaj, narysujesz buźkę? Dasz radę? Ja. Tak? No taką zobacz, ten żółw ma taką po prostu buźkę uśmiechniętą i mały nosek. To możesz zrobić podobnie. Pokażemy? O! Jest głowa naszego żółwia. Lila też przy okazji siebie popisała. Teraz, Livianko, przykleimy skorupę do pozostałej części i będziemy ozdabiać. Słuchaj, ja przykleję, a Ty wybierz ozdobę, dobra? Czy będziesz chciała użyć tutaj tych świecidełek, czy może tamten filc, czy może jakieś cekiny, dobrze? A ja przykleję. Można przykleić albo klejem magicznym, albo klejem na gorąco. Zależy, co tam macie. Ok, mamy sklejone obie części żółwia. Lila jest przygotowana do dekorowania. Tak, Lila? Ok, to jeszcze tylko szybciutko przykleimy głowę i wtedy, Lila, Ty działasz, tak?
okej. Okay. Zobaczcie. Lila. Tylko głowy jeszcze tak nie ruszamy, bo głowa niech tutaj się dobrze nam przyklei. Będziemy teraz przyklejać ozdoby. Nasz mini żółwik wygląda w ten sposób. Jako, że to miała być dziewczynka, to musimy ją trochę po dziewczyńsku ozdobić, tak? Dobra, to zaczynamy. Zrobimy tak, Liluś, że to, co wymaga kleju, to mama posmaruje, na głowę może nie takie duże, wiesz? Mama posmaruje klejem, a ty przykładasz, tak? Nasza żółwikara, Małgośka, jest już gotowa. Zobaczcie, jaka piękna, świecąca. Sam ją ozdabiałam. O! Mamy teraz dwa żółwie. I razem z Lilianką zachęcamy Was do aktywności twórczej. Zróbcie własne żółwie, jeżeli macie ochotę, nadajcie im jakiś pseudonim, albo może jakieś imię. Co to pseudonim? To taka nazwa zamiast imienia. A. I co najważniejsze, jeżeli macie ochotę, podzielcie się z nami zdjęciem Waszej twórczości, Waszej pracy. Dodam, że dla pierwszych 10 osób mamy niespodziankę, zaproszenie do nas, do Centrum Kultury, na spektakl właśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Tak, spektakl z udziałem publiczności. Niedługo, z okazji Dnia Dziecka. Więc dla pierwszych 10, o tak, dla pierwszych 10 osób zaproszenie na spektakl. To co, Lilianko, żegnamy się? Żegnamy? Okej. Okay. To pa, pa! Pa, pa.